W czerwcu 2011 roku grupa nurków dokonała tajemniczego odkrycia. Był to dziwny obiekt leżący głęboko pod lodowatymi wodami Bałtyku w Zatoce Botnickiej. Dziwnie ukształtowaną anomalię bałtycką mierzącą 64 metry długości oraz 8 metrów wysokości odkryto 91 metrów pod powierzchnią przy pomocy sonaru Ocean X. Ekipa utrzymywała, że sprzęt elektroniczny przestawał działać już w odległości około 200 metrów od miejsca znalezienia tajemniczego obiektu. Z kolei, gdy odpływali od niego, wszystko wracało do normy. Sama anomalia pozostaje tajemnicą, ale jej nietypowy kształt przyczynił się do powstania kilku teorii. Między innymi uważa się, że może być częścią zatopionego miasta, podobnego do Atlantydy, a nawet tajemniczym obiektem kosmicznego pochodzenia, który w pewnym momencie historii musiał przebić się przez grunt. Lód. Po zbadaniu próbek zebranych z okolic odkrycia naukowcy doszli do wniosku, że może to być zwykły nanos lodowca, który oderwał się wskutek jego przemieszczania się podczas jednej z epok lodowcowych. Anomalia jest jedynie pozostałością tego procesu i przez tysiące lat pozostała w niezmienionej formie. Zanim poznamy odpowiedź, czym jest naprawdę, należy przeprowadzić bardziej szczegółowe badania. U południowych wybrzeży Japonii znajduje się formacja Yonaguni. Po raz pierwszy odkrył ją miejscowy nurek w 1986 podczas poszukiwania nowych miejsc do nurkowania dla turystów. Gdy zobaczył ogromne stopnie przypominające piramidę, doszedł do wniosku, że musiał odkryć podwodne miasto. Archeolodzy uważają, że struktury te są pozostałościami dawno zapomnianej cywilizacji, takiej jak Atlantyda, która zniknęła pod falami tysiące lat temu. Kamienne struktury występujące wewnątrz piramidy, które przypominają zamki oraz stadion, są połączone drogami oraz czymś, co wygląda jak otaczające je wielkie mury. Wyżłobienia w skałach wskazują na prace wydobywcze oraz przedstawiają wyblakłe twarze i zwierzęta. Inni eksperci twierdzą, że symetria skał nie jest tak idealna, jak zostało to zgłoszone w momencie odkrycia. Ponadto znalezisko wygląda bardziej na jednolitą skałę niż wyżłobione bloki. Naukowcy twierdzą, że to zbieg okoliczności, ale dalsze badania wykażą, czy faktycznie mamy do czynienia z zaginioną cywilizacją, czy może nietypową kreacją matki natury. Mauzoleum Abrahama Lincolna jest przeogromne, a jego odbicie w lustrzanej sadzawce przykuwa uwagę turystów. Dla miłośników historii szukanie osłabionej literówki w wyrzeźbionym tekście w ścianach również stanowi część wyprawy. We fragmencie "Z wielkimi nadziejami na przyszłość nie wiążą się żadne jej przepowiednie" angielskie słowo future zostało wyryte przez E zamiast F. Warto również odwiedzić komnatę znajdującą się w podziemiach obiektu. Znajduje się tam jaskiniopodobna struktura, gdzie wskutek skapującej z piaskowca wody w pobliżu sekretnych drzwi uformowały się stalaktyty. Ponadto na jednej z kolumn wspierających komnatę jest graffiti pozostawione przez nieznanych robotników. W okolicy północnych wybrzeży Queensland w Australii występują niecodzienne formacje chmur, które potrafią przestraszyć niejednego turystę. Te bardzo nietypowe obłoki, zwane poranną chwałą, zdają się toczyć po niebie niczym gigantyczne rury. Ich długość dochodzi do 965 km. Powstają w wyniku prądu wstępującego, który przedziera się przez chmurę, nadając jej walcowaty kształt. Uważa się, że wilgotne i zimne powietrze w chmurach powoduje, że obniżają się, dając złudzenie opadania na ziemię. W północno-wschodnich górach Tajlandii, 750 km od Bangkoku, znajduje się formacja skalna sprzed 75 milionów lat. Ze względu na kształt przypominający płynące stado waleni, nazywa się ją skałami trzech wielorybów. Miliony lat temu obszar ten był pustynią, jednak dowody archeologiczne z okresu kredy, czyli epoki tyranozaurów oraz triceratopsów, wykazały, że w tamtym okresie miejsce to ulegało dramatycznym zmianom. Uważa się, że te piaskowcowe góry powstały w wyniku ruchów płyt tektonicznych, zaś ich nietuzinkowy kształt, który widzimy obecnie, zawdzięczają erozji rzeki Mekong. Miejsce to jest dostępne dla każdego, komu niestraszne jest przebieżenie siatki krętych ścieżek. Po dotarciu na miejsce oko cieszą wodospady oraz różnorodności fauny i flory. Ze szczytów spektakularnych monolitów rozciąga się panorama na pobliskie plaże Mekongu, góry oraz lasy.
Jedną z najsłynniejszych ksiąg XX wieku jest starożytny tekst, którego nikt nie jest w stanie odczytać. Odkryty w 1912 roku manuskrypt Wojnicza to najbardziej tajemnicze pismo na świecie. Wygląda, jakby skrywał niezliczone tajemnice świata. Stronnice manuskryptu są zapisane pismem ręcznym w nieznanym języku lub kodzie. Księga zawiera również liczne ilustracje nieznanych obiektów oraz zodiakalnych symboli. Najbardziej intrygują ilustracje roślin, ponieważ żadna z opisanych w manuskrypcie nie pasuje do znanych biologom gatunków flory. Jeden z angielskich profesorów lingwistyki stosowanej twierdził, że rozszyfrował niektóre znaki użyte w księdze, ale póki co całość pozostaje dla nas tajemnicą. Wyglądające jak meduzy duszki to wyładowania elektrostatyczne w górnych częściach atmosfery. Zwykle powstają podczas silnych burz, ale nie są deszczowymi chmurami. Zjawiska te występują w mezosferze, czyli na wysokości od 48 do 80 km. Mimo że rozciągają się na ponad 48 km, nie sposób zobaczyć ich słabego światła w otoczeniu miejskich latarni. Czerwone duszki powstają w wyniku wyładowania zimnej plazmy nad burzowymi chmurami. Pod wpływem występującego w atmosferze azotu nabiera ona czerwonego odcienia. Duszki równoważą wyładowania atmosferyczne między chmurami burzowymi a ziemią. Gdy w sadach w Michigan temperatura spadnie mocno poniżej zera, na gałęziach drzew owocowych można zobaczyć niecodzienne rzeźby lodowe, jabłka widma, czyli lodowe bryłki mające kształt tych owoców. Bardzo trudno je znaleźć, ponieważ powstają w rzadko spotykanych warunkach, no i temperatura musi być wyjątkowo niska. Deszcz padający w ujemnych temperaturach pokrywa jabłka cienką warstwą lodu i sprawia, że zamarzają na gałęziach. Kiedy później owoce odmarzają, wyciekają z otaczającego je lodu, niczym sok jabłkowy, pozostawiając za sobą piękne lodowe osłonki. Stojący w St. Louis łuk wjazdowy jest swoistym wehikułem czasu. Większość turystów nie wie, że daje również wgląd w jego konstrukcję. Jest najwyższym pomnikiem narodowym w Stanach Zjednoczonych. Mierzy 192 metry wysokości i tyle samo szerokości. Został tak skonstruowany, aby wytrzymać trzęsienia ziemi oraz silne podmuchy wiatru. W wietrze wiejącym z prędkością 32 km na godzinę struktura może przechylać się na boki o 2,5 do nawet 45 centymetrów. We wnętrzu budowli są również przechowywane w kapsule czasu opowieści ponad 700 tysięcy mieszkańców St. Louis. Została ona wspawana w szczyt konstrukcji. Można je znaleźć na niemal każdym terenie górskim pokrytym śniegiem, jak na przykład w górach skalistych, gdzie wiatr, temperatura, śnieg, lód i wilgoć wspólnie tworzą zjawiskowe krążki znane jako śnieżne rolki. Wszystko zaczyna się od cienkiej warstwy wilgotnego śniegu leżącego na ziemi, a raczej na lodzie albo śnieżnym puchu. Wystarczająco silny podmuch wiatru zdmuchuje tę warstwę, która stacza się po zboczach gór, tworząc kształt rolki, zupełnie jak kula śnieżna. Gdy przestanie się toczyć, może być wielkości piłki do bejsbola albo opony samochodowej. Wszystko zależy od siły podmuchu we wiatru danego dnia. Nowo powstałe rolki śnieżne szybko się zapadają, ponieważ puch jest bardzo lekki. Mechanizm Zantikithiry jest swego rodzaju starożytnym komputerem, który nie przestaje zaskakiwać naukowców swą niecodzienną konstrukcją. Został wynaleziony na wraku greckiego statku, który zatonął u wybrzeżu Antikithiry około 2000 lat temu. Odkryła go dopiero w 1900 ekipa nurków. Gdy archeolodzy klasyfikowali zebrane z wraku artefakty, natknęli się na obiekt, który zdawał się nie pasować do czasów, w których powstał. Urządzenie z zaskakującą precyzją mierzyło czas, obliczało ruchy ciał niebieskich, zaćmienia, fazy księżyca, a nawet odliczało czas do wydarzeń takich jak Igrzyska Olimpijskie. Żaden mechanizm nie mógł się z nim równać aż do XIV wieku, kiedy to w Europie zaczęły powstawać pierwsze zegary. Tureccy archeolodzy uważają, że znaleźli najstarszą znaną konstrukcję architektoniczną na świecie. Według ekspertów ma ponad 10 tysięcy lat. Znalezione na starożytnych terenach rolniczych filary mierzyły do 5,5 metra wysokości. Prawdopodobnie służyły za centrum wydarzeń społecznych oraz odprawiania rytuałów, ale niewiele o nich wiadomo. Niektóre z tych skalnych struktur miały kształt ludzi, a w niektórych wyrzeźbiono zwierzęta oraz kamienne kręgi. Niedawno ekipa archeologów znalazła w tym miejscu prostokątne pozostałości budowli. Społeczności, które postawiły tę konstrukcję, zapoczątkowały współczesną cywilizację.